Golasowice, groźny wypadek. Pijany rowerzysta wjechał pod samochód. Pijany rowerzysta z licznymi obrażeniami trafił do szpitala, po tym jak wjechał wprost pod koła samochodu. Co prawda kierowca pod wpływem alkoholu nie był, ale, jak wykazało badanie narkotestem, był pod wpływem środka odurzającego. Do wypadku doszło w Golasowicach w powiecie pszczyńskim. Jak podała w poniedziałek policja, do wypadku doszło w niedzielę, już po zapadnięciu zmroku. Ze wstępnych ustaleń drogówki wynika, że około 20.30 jadący na rowerze ulicą Konopnickiej w stronę ulicy Kwiatowej wjechał na skrzyżowanie z ulicą Zawadzkiego bezpośrednio pod nadjeżdżającego oplastrę. Groźny wypadek. Tożsamość rowerzysty nieustalona. Policjanci ustalili, że rowerzysta miał na sobie ciemne ubrania, nie miał też żadnych elementów odblaskowych. W wyniku zderzenia z samochodem doznał licznych obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Ponadto badanie na zawartość alkoholu wykazało u mężczyzny ponad 3,5 promila. To jednak nie wszystko. 23-letni kierujący osobówką był trzeźwy, ale mundurowi przeprowadzili badanie na obecność narkotyków urządzeniem Drager Test. Wynik badania potwierdził obecność substancji zabronionych w jego organizmie, podała pszczyńska komenda. Od mężczyzny została pobrana do szczegółowych badań. Młody kierowca z Jastrzębia-Zdroju stracił prawo jazdy i został zatrzymany, a jego samochód policjanci zlecili odholować na policyjny parking. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Policja jeszcze nie ustaliła tożsamości rannego rowerzysty. Mężczyzna wygląda na około 40-45 lat, ma ciemne, krótkie włosy i brodę. Ubrany był w czarną koszulkę z krótkim rękawem i niebieskie spodnie. Pszczyńska policja prosi o kontakt świadków w wypadku, apeluje też do osób, które pomogą w ustaleniu, kim jest ranny.